Witam wszystkich. Dzisiaj opowiem o module Vasala do systemu W39 zmodyfikowanego, taktyki i strategii. Na początek ważne, żeby wspomnieć, iż Vasal jest przeznaczony dla osób, które posiadają fizyczną kopię gry, a z jakichś względów wygodniej jest im grać na komputerze. Więc ja posiadam wszystkie gry, wszystkie mapy. Żetony też się cieszę, że posiadam wszystkie w starej wersji graficznej, którą preferuję, ale do modułu zaimplementowałem żetony wykonane z grafikami swoimi, no żeby uzyskać odpowiednią jakość. A mapy są skanami map plus trzy mapy dołożone, wykonane przeze mnie. Więc tak, Vasal składa się właśnie z mapy, którą jest zestaw map połączonych w programie graficznym z dodatkowymi tutaj polami poruszania się poza mapami. Naniosłem także poprawki, ponieważ no nie są idealne. Oryginalne mapy są na łączeniach problemy. Starałem się to tutaj wszystko skorygować, wyrównać, dodać brakujące ważne drogi i inne takie elementy. Cały czas to ulepszam. Dodatkowe plansze, które są dostępne w programie, to jest plansza etapów. Ja sobie tutaj od 25 sierpnia do 15 października mam taki por etapów oraz w kampanii też nie mamy sztywno określonego rzutu mobilizacji pierwszego i drugiego i ogłoszenia mobilizacji, więc mam tutaj osobne tory. No, idea jest taka, że sobie otwieram żetony, które są tutaj wrzucone, mamy znaczniki oraz obiekty i inne żetony. I tutaj mamy tak, żeton do przesuwania sobie etapu i dodatkowo możemy ustalić, którego dnia w alternatywnej rozgrywce będzie rozpoczynała się mobilizacja pierwszego rzutu i wtedy sobie tak samo drugiego i wtedy sobie przesuwamy to na kolejnych etapach, jeśli już dojdziemy do tego. Czyli w sumie powinno wyglądać to w ten sposób. Przesuwają nam się etapy, dochodzimy do czasu, gdzie jest pierwszy rzut, ląduje znacznik tutaj, dochodzimy do drugiego, ląduje tutaj, ten już mamy w tym momencie kilka dni do przodu i tak dalej, i tak dalej. Przy robieniu save'ów z gry mamy tutaj jakiś porządek, możemy sobie jednostki także na ten tor wrzucić, żeby jakieś uzupełnienia. Jest to wygodne na osobnej planszetce. Dodatkowo w module mam karty, które zrobiłem do systemu ze zdarzeniami. Ciągniemy kartę i sobie dzielimy. To jest akurat dla strony polskiej, dla niemieckiej sobie tutaj daję i mam zbiór jakby aktywnych kart do zagrania. Odrzucamy. Tu mamy stos kart odrzuconych. I wszystko jest tutaj też w programie. Dodatkowo w kwestii lotnictwa, które zaimplementowałem do systemu, jest tego bardzo dużo. Mamy pomocnicze planszetki. Momencik, może ja otworzę jakiś save. Czytałem już mapę z takim początkowym ustawieniem. Ustawienie początkowe zawiera rozlokowanie ośrodków zapasowych, historyczne. Mamy naniesione także to lub ponad lotnisk polskich, które udało mi się odnaleźć gdzieś w materiałach oraz przenieść je na planszę heksową. To było trochę zabawy z mapami Google'a, no, wyszukiwaniem nazw, bo nazwy miejscowości się pozmieniały w międzyczasie. No i udało mi się ich ponad 100 nanieść na aktywne plansze. Jeszcze chyba Białystok bym mi został do uzupełnienia, bo jest jako ostatnio dodana nowa mapa. I idea jest taka. Lotniska numerowane się pojawiają, które wybieramy sobie z osobnej zakładki. Do każdego takiego numerowanego lotniska jest przypisana jednostka lotnicza. Tu w górnym prawym rogu ma numerek. Czyli 55. samodzielna eskadra bombowa będzie miała lotnisko z numerem 20. I w czasie rozgrywki czy kampanii alternatywnej umieszczamy takie lotnisko z numerem na lotnisku historycznym i wiemy, że ta jednostka stąd startuje. Dodatkową opcją ciekawą jest pokaż zasięg. I mamy na szaro, gdzie te samoloty mogą dolecieć. Jak tu widzimy, mogą objąć całą mapę w tym przypadku. Mamy to lotnisko, wyłączamy. Przebazowanie lotniska także jest przewidziane.
Obracamy sobie, klikając przebazowanie, mamy żeton z ciężaróweczką, 10 punktów ruchliwości i możemy przemieścić takie lotnisko i na nowo je postawić. Dodatkowo samoloty mają takie właśnie, jak tu widać, planszetki, które są podzielone na dwie części. Samoloty myśliwskie bombowe oraz rozpoznawcze obserwacyjne. Dla obu stron jest to tak samo zrobione. Dlaczego? No bo ciężko jest wyszukiwać co etap te samoloty na tych lotniskach na całej planszy. Dlatego na planszy mamy lotnisko tylko z numerem, a samoloty sobie układamy na takiej planszetce i wygodnie jest nam przewijać mapę, na nią wykładać już zużyte lotnictwo i z tej planszetki kłaść lotnictwo na planszę. No, w prosty sposób. Dodatkowo też jest pokaż zasięg do walk powietrznych. Lotnictwo paraliżujące też ma opcję, czyli w tym momencie na planszy nam się pojawia taki ładny żeton. Tutaj dla strony niemieckiej, ale zaimplementowałem do wszystkich. No i jakieś inne elementy, które możemy na tym żetonie umieścić, które omówię przy omawianiu pozostałych żetonów. Wyłączamy zasięg, odkładamy na planszetkę, planszetki sobie zamykamy. Żeton paraliżującego usuwamy. Dobrze. I teraz tak, dodatkowym elementem, który już jest umieszczony tutaj na tej mojej takiej początkowej planszy, są historyczne umocnienia na bazie map TIS-owskich. Ponieważ w scenariuszach kampanii dowolnej możemy umocnienia przebudowywać. Dlatego jeśli chodzi o rozgrywkę, to obowiązują te żetony umocnień umieszczone na planszy, a nie te, które są zaznaczone na mapie. Możemy te żetony umocnień ukryć jednym kliknięciem. Dodałem dużo przycisków takich funkcyjnych, ułatwiających działanie. Tak samo, jeśli lotnictwo sobie rozłożymy na planszy, dla przejrzystości też je możemy ukryć. Możemy ukryć także piechotę obu stron. Nie mam na razie rozdzielenia. Ukrywanie Niemców i Polaków. Możemy ukryć także stałe elementy na planszy, które u mnie są zwane obiektami, czyli miasto zajęte. Możemy schować elementy, które zasłaniają nam drogi w celu wykonywania ruchu jednostkami. No ale jak już mam żeton jednostki, to teraz właśnie o jednostkach trochę. Jak tu widzicie, jest trochę zakładek. Czyli strona polska, polskie żetony, niemiecka, niemieckie żetony, znaczniki różnego rodzaju, obiekty inne oraz lotniska. W przypadku stron konfliktu Polaków i Niemców są jeszcze rozdzielone grupy. Mamy dywizję polską o numeracji od 1 do 10, 11 do 20 i tak dalej, brygady polskie, artyleria dywizyjna polska, jednostki KOP, jednostki obrony narodowej, inne jednostki, artyleria, inna marszowe, lotnictwo, pociągi, pojazdy polskie, transportowe pociągi, ośrodki zapasowe, sztaby. To wszystko tutaj jest pogrupowane. Minusem jest na dzień dzisiejszy to, że tutaj nazwy plików nie są, oni odpowiadają żetonom. To jest bardzo dużo roboty i po prostu nie jest to na dzień dzisiejszy. Coś zacząłem numerować, ale nie jest to wykonane. Trzeba więc za pomocą strzałeczek sobie szybko przewinąć, szukając odpowiedniej jednostki. I tak chyba łatwiej jest czytać, już mi się wydaje, z żetonu. Przynajmniej można pocieszyć oczy tymi grafikami, co porobiłem. Żetony wrzucone na planszę mają też takie opcje przy prawokliku, jakie zaraz pokażę. Weźmy sobie jakiś batalion, powiększmy. Prawoklik, możemy obracać. To pomaga przy jakimś oznaczaniu jednostek. Ja sobie tak oznaczam, jeśli pacyfikuję miasto. Potem odwracam z powrotem i w następnym etapie mogą ruszać te jednostki. Mamy oznaczenie braku strefy kontroli według moich nowych przepisów. Możemy siłę jednostki zwiększać lub zmniejszać. Czyli nie muszę zerkać w tabelę, tylko po wykreśleniu aktualizuję sobie stan. Też wygodne jest, bo można
tych jednostek sobie nakopiować, wszystkie zaznaczyć i skrótem klawiszowym powodować inkrementację. Czyli możemy całą dywizję za pomocą zaznaczenia i skrótu klawiszowego ustawić w wyjściowej wartości siły. Dodatkowo mamy jeszcze oznaczenie, oczywiście, czy był żeton ruszany, czy nie. Tutaj jest taki znacznik po prawej stronie. Możemy usunąć żeton. Dodatkowo możemy nałożyć na jednostkę żetony pomocnicze. Ja mam też według przepisów atak na jednostkę nierozpoznaną, atak w kolumnie, ograniczenie łączności z różnych zdarzeń, natarcie, każdy teraz ma swój kolor, co my tu jeszcze mamy, ucieczkę. Teraz nie wszystkie rodzaje jednostek mają te same znaczniki. Mamy panikę, dezorganizację, rewers polski, którym oznaczam jednostki rozpoznane i jeszcze opóźnienie w wyniku ataku lotnictwa. Jeśli nałożymy sobie żetony jedne na drugi, możemy, przytrzymując klawisz nad żetonem, mamy rozwinięcie całości i widzimy, co tutaj się na tym stosie znajduje. Żetony pomocnicze mogą się poruszać wraz z głównym lub dwukrotnie klikając możemy je rozdzielać, usuwać. Niektóre są przypisane już do żetonu na stałe. Strona niemiecka ma tak samo, też jest rozgrupowane. Ładne grafiki, tutaj mamy Słowaków, dywizje też ładne, górskie, lotnictwo niemieckie. No dodałem spadochroniarzy, jednostki, które można przerzucić drogą lotniczą, czyli elementy 22 Dywizji Piechoty Lotniczej. Ładni kolarze, jak widzę, no, dużo żetonów jest. Starałem się dla każdego charakteru jednostki dobrać nową grafikę. Tak jak mamy obronę narodową, KOP, jakąś samoobronę. No trochę tego jest. Dobrze, kolejne elementy. Lotnictwo już mieliśmy. Straty. Planszetka do odkładania żetonów zniszczonych. Dla strony polskiej i niemieckiej sobie tu możemy grupować. Następnie mamy tutaj właśnie otwieranie okna wyboru żetonów na planszę. No i tutaj ukrywanie, tak jak mówiłem wcześniej, konkretnych elementów mapy, co ułatwia nam przejrzystość, utrzymanie pewnej przejrzystości, odnalezienie się w tym gąszczu żetonów przy rozgrywaniu naszych kampanii. Dodatkowo sobie dodałem, bo w grze kampanijnej ważnym elementem jest linia granic korpusów armii. Nanosić sobie możemy, o momencik, nanieść sobie możemy właśnie takie obiekty. Już momencik sobie znajdę. Znaczniki polskie i niemieckie. O, ukryłem sobie teraz. I znaczniki niemieckie, które możemy obracać, kopiować i układamy takie granice poruszania się armii i korpusów, możemy je właśnie łatwo ukryć i to ułatwia naprawdę rozgrywkę, bo mamy całą kampanię, całą planszę i te tysiące żetonów podzielone na konkretne pasy i sobie wykonujemy działania jednej armii, jednego korpusu i przechodzimy dalej. Następnie mamy też no, żeton ukrywania ośrodków zapasowych, reset naszych tutaj ustawień, czyli wszystko się nam robi widoczne na nowo. I dodatkowo z powodu tego, że tych żetonów pomocniczych w czasie rozgrywki może się pojawić bardzo dużo na różnych żetonach, żeby ich nie zdejmować, nie szukać, to zrobiłem takie przyciski usuwania żetonów pomocniczych. Tutaj mamy żeton natarcia jednostek polskich, usunięcie żetonów ucieczki niemieckiej, polskiej, żeton natarcia niemieckiego, żetony opóźnienia w wyniku działania lotnictwa dla obu stron, opóźnienie z problemami z łącznością też dla obu stron. I jeszcze tutaj dla strony niemieckiej uwzględniłem w przepisach różne typy braku zaopatrzenia.
I tutaj też można żetony wszystkie braku zaopatrzenia na koniec konkretnej części etapu usunąć te żetony. Dodałem także znacznik użycia jednostek artyleryjskiej. Pojawia się taki na jednostce artyleryjskiej pocisk. Zaraz to spróbuję tutaj pokazać. Artyleria polska. Weźmy jakiś żeton artylerii. Też jest dużo grafik artylerii. Starałem się prawdziwe wyposażenie przenieść na żetony. Mamy tutaj o, ostrza. I oznacza się nam na czerwono, że ta jednostka już strzelała. Klikamy. Bang. Znika nam. Żeton natarcia polski też zniknął. Wraz z, dla danego etapu z żetonami pomocniczymi. Rotnictwo paraliżujące też nam zniknie. Natarcie w kolumnie lub na jednostkę nierozpoznaną też nam poznikają. Ograniczenie łączności w tym przypadku, jak widać, już tutaj mamy czysto. Dodatkowo mamy przycisk załączania zasięgu dla jednostek lotniczych, czyli jednym przyciskiem wyzwolimy wszystkie oznaczenia zasięgu, a zasięg mają, tak jak pokazałem wcześniej, jednostki lotnicze oraz artyleria przeciwlotnicza. Też nam ładnie widać, czy dana jednostka na danym hekcie będzie w zasięgu działania. Tyle jest z takich podstawowych elementów gry. Nie ma zaimplementowane, bo jest to raczej niemożliwe, przyciągania do siatki. Niestety przez to tutaj lock jakby naszych działań jest off-board wszystko. I tak jak mówiłem, ta numeracja żetonów nie jest jeszcze zrobiona. Może ktoś fajnie jakby pomógł w tym numerowaniu. Zobaczmy jeszcze, co mamy tutaj ze znaczników. Aha, każde żetony pomocnicze możemy sobie jeszcze osobno nałożyć na planszę. Dodatkowo mamy obiekty, takie jak mosty łyżwowe, uszkodzone, zniszczone, a tutaj są mniejsze te żetony. Miasta zajęte, leje się pojawiają po bombardowaniach. Ze zniszczeniem jakiejś drogi torów na tym heksie lub samego heksu, co daje jakiś dodatkowy bonus i też wpływa na ruchliwość. Ogólne zniszczenia. Mamy jeszcze miejscowości i miasta mogą być niszczone, co wpływa na, także na ruchliwość. W wyniku działania kart mogą się pojawić chmury na planszy, które się przesuwają co etap. Pięknie się nam tu chmury pokazują. Tak, razem z zasięgiem. Żetony zatoru na drogach i mamy różne rodzaje, tutaj proszę zobaczyć, umocnień w różnych konfiguracjach. Żeton taki też obracamy, dopasowując właśnie do naszych tutaj potrzeb. Myślę, że to by było na tyle. W razie pytań proszę pisać. A jeszcze mówiąc do samego Wasala, nie jest to przerażające narzędzie. Ja tu jako inżynier zastosowałem inżynierię wsteczną, czyli otwierałem w trybie edycji moduły już zrobione do różnych gier. No i na zasadzie takiego właśnie poszukiwałem w grze właściwości, którą chciałem przenieść tutaj do swojego modułu i rozszywałem, jak ona jest właśnie tam zaimplementowana, no i metodą prób i błędów doszedłem do tego, no, że już myślę, iż dobrze się poruszam w tym narzędziu. Więc dziękuję za uwagę i pozdrawiam.